Tak, dobry dan. Dzień dobry panie, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałem wyrazić ogromną satysfakcję i radość z powodu witania prezydenta naszego najbliższego i bardzo dobrego sąsiada, jakim jest Republika Czeska. Widać, że relacje polsko-czeskie rozkwitają w sytuacji wspólnych ram, w których się znaleźliśmy w ramach Unii Europejskiej i NATO. O tym, że rozkwita przyjaźń polsko-czeska, świadczą m.in. wyniki badań opinii publicznej, w której Polacy obdarzają największą sympatią spośród wszystkich krajów, narodów naszego regionu, właśnie Czechów. Jestem pewien, że to uda się przełożyć również na wymiar bardzo konkretnych form współpracy gospodarczej. Temu będzie służyło m.in. jutrzejsze Forum Gospodarcze Polsko-Czeskie w Warszawie. Chciałbym przekazać nasze wspólne przeświadczenie o tym, że w procesie budowania dobrej współpracy polsko-czeskiej mają w dalszym ciągu do odegrania istotną rolę także prezydenci. Traktuję jako zapowiedź takich intensywnych wspólnych działań także i decyzję pana prezydenta Zemana o przyjechaniu do Polski jako kraju, jednego z pierwszych krajów jego wizyt zagranicznych. Cieszę się ze wspólnych poglądów na znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i wspólną drogę w ramach integrującej się Europy w wielu kwestiach ważnych dla naszych państw, naszych narodów, między innymi w trudnej, ale zwycięskiej batalii o poziom finansowania wielu zadań w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że możemy sobie, panie prezydencie, razem pogratulować dobrych efektów, które uzyskali i Czesi, i Polacy w trudnych negocjacjach o pieniądze europejskie. Jestem przekonany, że potrafimy również znaleźć takie projekty, takie programy, które pozwolą razem, sensownie i z dobrymi skutkami wydać te pieniądze w ramach współpracy polsko-czeskiej w obszarze infrastruktury, biznesu i kultury. Jeszcze raz serdecznie witam w Warszawie. Vážený pane prezidente, dámy a pánové. Szanowne dámy, szanowni panowie, szanowny panie prezydencie, chciałbym podziękować za zaproszenie na tą wizytę, a nie tylko. Chciałbym również podziękować za sytuację, w której pół godziny ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich w naszym kraju, w czasie, gdy niektórzy czescy politycy jeszcze powątpiewali i nie byli trochę zaskoczeni wynikami, otrzymałem gratulacyjny telefon z pańskiej strony. Mnie telefonicky blahopřál. Jako výraz poděkování za tuto. V gestě poděkování za ten gest přijazní založujem na dzisiejsze spotkání a na tą konferenci prasovou kravat v polských kolorách. Když jsem nastupoval do letadla, byl jsem si zkontrolovat, zda... Po vejściu na pokład samolotu poszedłem sprawdzić, czy chociaż jedno krzesło w samolocie jest zapełnione. Okazało się, że zupełnie wszystkie były zapełnione delegacją naszych przedsiębiorców, co wskazuje na bardzo dobry poziom naszych stosunków gospodarczych. Z panem prezydentem o niektórych projektach z panem prezydentem już porozmawialiśmy, a bardzo się cieszę, że owocną dyskusję na ten temat będę prowadził z kolejnymi ważnymi przedstawicielami Polski. Sądzę, że polityk jest swoim rodzaju lobbystą i w tym typu lobbingu nie dopatruje się niczego złego. Na drugiej stronie jestem wysoce ocenił, że prawie Polska. Z drugiej strony bardzo doceniłam i doceniam, iż Polska potrafiła i potrafi łączyć interesy krajowe, narodowe z interesami kolejnej, głębszej i dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej.